Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. Alarm przebija u ciebie jak zwykle, ale to nic. Moi drodzy, jak już widzicie, jest z nami Buddy, mama Buddy. Witajcie, siemanko. No i Alan oczywiście co, skacowany. Witajcie. Pa, pod wodopojem, za jak się schował i myśli, że go nie widzę. Dobrze doi. Moi drodzy, żeśmy zrobili porządki troszeczkę. Jak widzicie, tutaj mamy dwa zestawy już załadowane. Z lasu jest wszystko wyciągnięte, poukładane. Dobra, chłopaki, to wy weźcie ten sprzęt i jedźcie do tartaku, sprzedamy drzewo. Prowadź, bagior. A ja biorę kolejną maszynę. Czekaj, nacisnę X, a będę gadał przez CV. Bandzior, bandzior, dawaj, dawaj. Mobilki, jak dróżka do tartaku? Pełno piesku. A tu, moi drodzy, są poukładane już pocięte drzewa odpowiednio. Te, które żeśmy wyciągnęli z lasu. Wióry przerobione. Ty pamiętasz, że ty, a może byś podciągnął tego tunera, bo ciągniesz kurde to. Ty, zostaw, widziałeś to, Jerry? No nie, właśnie. Chodź, zobaczysz, nic no i... nie ruszaj, bandzior. A już z daleka widzę. Opuścił go na ziemię. No. Nie, nic nie opuściłem. No to wyjdź z samochodu i zobacz. A kurde. Przez to, że ja się... Z czym to się wciągało? X-em. Żeś wcisnął X-a do gadania i przez... przez CB radio. Ja. Ładnie, Alan, ładnie. Ty, ale mi coś tu X nie działa. Bo musisz się przełączyć na odpowiednie narzędzie. No ja jestem przełączony. Ja dopiero pierwsze piwo szefunciu piję. Dopiero. No, podnoś go, to wyjdź, ja ci to podniosę. No i jesteś na odpowiednim, tak, żeś drugie chciał upuścić. Na przyczepkę musisz się podnieść. No tak, jest na przyczepkę. No X wciśnij. No, Alan, X. No masz, patrz. Ty, Jerry, a ile ty masz siana, żeby jak ten? 126 tysięcy. Aha, a ten wiatrak bańkę okrągło, wiesz? 1 200 000. No to drzewo się posprzedaje i... No Alan, wciągnie, ty wyszedłeś z tego? Tak. Ja, przez całą mapę trzeba przyjechać do tego tartaku. I co, nie ma X-a? Aha. Jak nie ma X-a? Musi być X. Jak nie ma, jak jest. A bo ja na padzie grałem. Trochę lipa tu jest to, z kamerą trochę na tym tym, ale dobra. Alan, masz jeść do tartaku. Moi drodzy, Gajowy, zgodnie z umową, żeśmy posprzątali to drzewo, więc maszyny przeszły w moje posiadanie. Ale... I że ja tych maszyn wszystkich nie będę potrzebował, tym bardziej jeszcze, że mamy teraz bardzo dobrą cenę wełny, więc ja trochę tej wełny też gdzieś tam schomikowałem. To chłopaki pojadą sobie do tartaku, sprzedadzą drzewo, a ja sobie pojadę, pojadę po przyczepkę i pojadę sobie do przędzalni i sprzedam sobie wełnę. No i przy okazji sprzedam sobie tego... tego pojazda, bo już chyba raczej nie będę potrzebował go. Na razie się nie zapowiada, a żeby stał, po to żeby stał, no to chyba też to nie jest wskazane, nie? No i druga sprawa, tak planuję sobie, że postawię wiatrak, tylko tak jak... A już, o już, już, poszedł po słupach, patrz, leży. Laga miałem. No właśnie widać. Alan leży, no to pięknie. I teraz co, jak ja cię tu mam podnieść? Chłopaku. Weź ten, ładowacz. Ładowaczem go spróbuj podciągnąć do góry. Alan Haliera. Przepraszam. To się wyklepie. Oj, masakra, masakra, Alanku. Miała być robota, jak zwykle. Ty, jak zwykle jest rozpiździaj. Tak. Dobra. To jest jak gimbaza się puszcza na pole. Dobra, leż tam i się nie ruszaj. Odpocznij sobie. Trafisz. Przy okazji ziemnę sobie.
No teraz właśnie. Teraz przyjedzie stop do drugówka i będziesz dmuchał. To mnie to już nie będzie. No w ogóle teraz może się wszyscy zastanawiacie, dlaczego gram na... dlaczego gram na klawiaturze i bez użycia trackera. Niestety, ale tracker się mnie popsuł. Jak zwykle spontan. Jak zwykle spontan to jedna rzecz. Druga to, że tracker mi się popsuł. I mało tego, popsuła mi się kierownica. Może nie na tyle, że mi się popsuła, tylko ja popsułem kierownicę, nie? Próbując naprawić trackera, bo żem tam go chciał troszeczkę zaktualizować, coś mu poprawić i tak dalej, a co się okazało, żem kurde zaczął usuwać nie te pliki co trzeba i niestety, żeby to wszystko działało, muszę na nowo postawić system. A na razie nie zapowiada się na to przez najbliższe dwa tygodnie, żebym coś takiego chciał zrobić, bo nie mam na to... Czy dajesz do wody, czy tutaj na triggerze? A gdzie chcesz? Wedle uznania, chyba tak. Ale ona ma ładne zawieszenie. Alan, to że mam ładny... Ty, Alan, wsiądź do tego. Wsiądź do ciężarówki i odczep przyczepę. Tak nie cię... mogę. Tak to cię chyba nie postawię. Nie mogę przyczepy odłączyć. Bo? Nie wiem, mam czerwony jakiś błąd tego. Na czerwono się świeci. No to chyba będziemy musieli poczekać, kurde, na Badiego tutaj. Chyba Badi będziesz musiał przyjechać z drugim trakturem. Już mamy. Albo Alan, ty póki jesteś bezrobotny, to jedź po ten. Ty tam coś mnie blokuje, ale nie wiem co. Auto samo mnie blokuje, kutwa. Alan, idź po drugiego traktura. No właśnie jadę już czarnym. Funciu, ale jest sprawa, nie? Nie ma sprawy. Utopiłem go. Ja cię zaraz utopię chyba. O, wow, Badiego czołgi jadą znowu. Dawcy nerek. Aha. Ijo. Alan, dawaj, bo kurde, brakuje mi tu trochę. Doszło ci się... Siano ci doszło? Coś, no, doszło. Ile dostałeś? Ile miałem? 126, a teraz mam 150. O. To w mój nie sprzedałem to, co miałem. Znaczy w tym. Jak kurde, Alan, nie w tą mańkę. To są te z dodatku, czy te zwykłe? Co? Te, co ja znalazłem? Nie. Ale co? Przyczepy? Nie, zwykłe. Trzymaj, Alan, trzymaj. Dobra, siadaj teraz w ten. Wsiadaj. Taterę? Albo jeszcze spróbuj. Dobra, niech to stoi. Wsiadaj w taterę, no. A ja wiem, czemu nie mogłem tego, bo nie mam tego. Wałka na przyczepie. Wałka na przyczepie. Wsiadaj w ten. Wsiadaj w taterę. I gazuj do oporu. Albo cofaj do tyłu. Chyba, że umiesz do przodu cofać. A teraz możesz odczepić tą przyczepę? Nie. Gaziu! Czekaj, ja ich zaraz, kurde, tu porozganiam trochę. Także chyba nie będę dał rady. Ja myślę, że ten, który tutaj się tak wlepił tą maską, to śmierć na miejscu, nie? To jest tak ku przestrodze. Nie jeździcie po alkoholu. No. Czekaj, jeszcze będzie małe jebut. A co tam się stanęło? No, Alan słupa zaliczył i teraz trzeba się podnosić, nie? Ja, wywrócisz mnie! Jedź. Kaj? Dobra, pójdzie. Dobra, no. Stoi. Przejedziesz? Czekaj, ten traktor trzeba odczepić. Przesunąć. Buddy, weź tego czerwonego odsuń. Odsuń do tyłu. A, ten se... Poszło?
Dziękować. Kurde. Alan, żeby mi to był ostatni raz. Dobrze. Dobra, moment, muszę pada naprawić. To naprawiaj. I trzeba szybko sprzedać drzewo, bo coś laguje, kurde. Odczuwalne mam spadki FPS-ów z 60 na 55. A, to może ja te, o. Przy jakim polu ten dokosiliśmy? Przy 20. No właśnie, patrzę, bo to zjazd dalej, kiedy jedę. Dobra, ja pojadę do łowiecków. A ja postaram się nie wywrócić. No właśnie, Alan. Postaraj się. Przecież mówił, żebyś zwalniał na zakrętach. A jak on na prostej drodze w słup przywalił. No bo to tak Jeremu interneta ukradł. Jasne, świstak siedzi, bo sreberka był... Ja laga dostałem. No. Jestem ciekaw, ile za to dostaniemy, kurde, bo ceny mamy dobre, ponad 8000 za 1000 litrów, na palecie mamy 2000, czyli jest 16000. No i jak bym mi wymusił, bym się znowu wywrócił. Jedź tym pick-upem. Cena jest 8667 za 1000. Czyli 17000, nie? 17 tysięcy razy, ile tu mamy? 2, 4, 6, 8, 10. 170 tysięcy. No jak mi wyjechał pod prąd? No to powinienem dostać jakieś, kurde... 500 zł i 10 punktów. Nie powinien... Te kłody, co tutaj leżą, ta kupa taka wielka, to też na sprzedaż? Tak, to wszystko trzeba zapakować, no. No, a ja już jadę do... z przyczepką. Od razu tą przyczepkę też sprzedam, bo ona mi też nie będzie potrzebna. Kurde, pamiętam, gdzie jest tartak. Dobra, już wiem. Na samym końcu, Alan, na samym końcu. Ale on jest niestabilny, jak się tego. No to właśnie tak jest, no niestety. Alan, jak sprzedasz drzewo, to pojedziesz do sklepu. I zostawisz te na drzewo, te kontenery na drzewo do sprzedania, nie? To też sprzedamy, bo chyba nie będę potrzebował tego. No bo to już długie drzewa masz, nie? No, bo już mi tylko długie zostały. Więc tamto też wody? Wszystko sprzedamy. A możesz i do wody. A, bo tu nie masz żadnego ładowacza. Kurde, myślałem, że się pobawię tą... No, ale to suwnicą. Możesz... Ale, ta, no to jak chcesz się suwnicą pobawić, to proszę bardzo, możesz tam do pociągu jechać. Nie, no przecież tutaj jest suwnica. Gdzie tutaj? No przy tartaku, no to tam możesz. No to tam możesz się suwnicą pobawić. Mogę? Możesz. Możesz sprzedać sobie jak chcesz, proszę bardzo, wedle życzenia. Ale dobra. Jak spadnę z wysokości? To urlopu nie dostaniesz, na pewno. Zapomnij! Gdzie ja dostanę wypowiedzenie? Tyż. Od razu przyjadą i powiedzą, że coś tego. Ty, a ten man ma z przodu uchwyt. Ciekawe, czy będę mógł podczepić przyczepkę tu z przodu. Dobre pytanie, nie? Brr, mogę. Heee, to jesteśmy w domu. Chyba, bo przodem się o wiele łatwiej manewruje niż tyłem. Przynajmniej tak to powinno wyjść z teorii. A ja wiem, czemu cię lagowało, czemu to tak lagowało. No bo dużo drzewa jest. Nie, pasy zapnięte. A właśnie, ty... No... A na tych truderach, czy jak to tam? Wystarczyło jeden pas zapiąć. Dwa. No jeden by wystarczył, żeby drzewo się trzymało. Kurde, miało być łatwiej z przodu manewrować, a to wcale nie jest takie proste. Przynajmniej nie tu. Dobra, ale jak się na padzie łycha otwiera? No, to przesuwanie to okej. O, coś mi znika.
kasa leci. Elegancko. Ty, może kurde, jakby mi to wszystko posprzedawali, to może i ten wiatrak by tam kurde w końcu postawił gdzieś w górach. Na dół. Tylko tak śmiesznie się to wełna sprzedaje, ty. Bo nie sprzedaje się w całości, tylko tak znika po kawałku. A ciekawe, czy cena spada, nie? No cena jest 8666, nie? Ale jaja. I to też nie po kolei znika. No ale dobra, no sprzedajemy, nie? Sprzedajemy, już jest 270 tysięcy. Trochę mało. Zaraz będzie 300 tysięcy. Bo czeka jeszcze się, co po niektóre maszyny posprzedaje. Zbędne, no to zaraz coś tam może nastukamy parę groszy. A jak nie trzeba będzie iść dalej, kurde, w trawę, no. I sprzedawać. Kiszonkę? Kiszonkę, no. 168 tysięcy, jednej palety mi nie zaliczył. I cena pewnie spadnie? Kurde, no spadnie, no. Ja pitole, źle postawiłem się. Ostatnio paletę sprzedałem po niższej cenie. 337 tysięcy. Ej, nie jest źle. Nie jest źle, brakuje jeszcze 900 tysięcy, żeby postawić wiatrak. No ale nic, dobra, sprzedamy teraz tak, pojazdy, sprzedamy tą przyczepkę. Z tego może parę groszy się coś tam urwie. No i może nie będzie tak źle. No i bo jeszcze tutaj z suwnicą walczę. O matko, Alan, jak to z suwnicą walczysz? Jak ty tak możesz, powiedz ty mi. Dobra. Pyk. O, za przyczepkę dostaniemy 10 tysięcy. Za pojazd gajowego 158 tysięcy, dobra. A już mamy pół miliona. Już jest dobrze. Jadę bardziej do ciebie, tam ci pomóc. No chcę do góry, ale jak na padzie do góry, do cholery się podnosiło. No wciśnij sobie F1, to będziesz wiedział. No mam właśnie te podpowiedzi. No to jak masz podpowiedzi, no to nie powinieneś mieć problemu. Ty, ale nie wiem czemu mam takie kurde lagi. Coś tu się psuło. To jeszcze trzeba będzie te pięki powycinać, ale to... Oho. Buddy szaleje. Ciężko złapać z tym, kurde. No to ściągnij się na ziemię trochę. Całkowicie... No właśnie to robię. Całkowicie pionowo musisz łapać. O. No i teraz tam. Łap się. Dwie naraz, kurde, patrz jaki harpagan. Mhm. Jedna ucieka. To niedobrze.
Tylko chyba za blisko podjechałem. Tu, że się tak kiepsko postawił tą Taterę. O. To nie Tatera, to Ural. Dobra, czekaj, ja ci ją przestawię. Aha, jest za późno. Postaw ją tu, Mali, taką na... Nawet na tej drodze, jakby się postawił tak wzdłuż, to by było tyle lepiej. To nie będziemy się zaczepiać, nie? Tylko jak jedziesz, to zapnij pasy, bo zaraz pogubisz wszystko. Nie, trzymałem się dobrze. Bym się do góry po na klawiaturze ponosiło. Co? JNKL. Nie, K. KM. JMKM. No. Wow, sorry. JNKM. Tak było. Nie po kurde brokach. I tak już one uschły, ale... To kartofle. To jeden grzyb. Jeszcze powiedzą, że to przeze mnie uschły, że ja tu kurde... Z moją brygadą Acapulco kurde... Wyniszczyłem wszystko. Powiem, że nie wypryskali dobrze tripsu i... Oho, coś przyszło. Alan sprzedaje. Alan z takimi ruchami, to my trzy te załadujemy. Chuj. Kurde, no szkoda, że ten fent nie ma jeszcze tura. Nim to by się latało, nie? No. Naprawdę. Ty, no bo tak kurde, wiesz, stanął mi w powietrzu i chciałem, wiesz, spuścić go, nie? Stanął mi w powietrzu, no ładnie. Dobra. To trzeba inaczej. Nie ma czasu na pierdoły. Nie, ciężko się na... Coś mi się, albo mi się coś spada. Alan, jak sprzedasz te drzewo, to mówię, te, wiesz, te kontenery mm-hmm. do sklepu. Same kontenery, a przyjeźdź tutaj całym tym zestawem, bo tu trzeba będzie wióry jeszcze opchnąć. No, czołgi. Jakby ktoś nie wiedział, Buddy gra w World of Tanks. No, na pewno. W realu. Za oknem. W realu za oknem Buddy gra, World of Tanks. Właśnie przejechał jakiś pancernik. Masley Ferguson. Coś ty tam w polu robisz. To on mnie tam będzie robił. Ja wiesz, że tu masz tylko 84 litry, nie? Ropy. W tym czerwonym? Mhm. No to trzeba będzie jechać się zatankować. Trudno. Na farmie jest ta stacja benzynowa, bo chyba tutaj po drodze żadnej nie będzie. Nie, dopiero w mieście jak coś. No to nie. No to najbliżej na tym, na farmie jest stacja. Tyle paliwa mi zżyli haliery. A jeszcze chciałem wam pokazać, zobaczcie jak w iterunerze działają wióry. Było nasypane całe, równiusieńko, a teraz zobaczcie jaka kubka się zrobiła po wyjściu z gry i wejściu na nowo, nie? Czyli można by powiedzieć, że ten iteruner, modyfikacja iterunera niby jest fajna, dobra, no ale coś się z nią krzaczy. Bliżej nieokreślone co. Znaczy no to, że
Wystaje, zobaczcie ile to wystaje, czekajcie, wejdę na traktura. O, zobaczcie ile to wystaje ponad... O, po, sprzedała się ta belka. Ponad wysokość, kurde, przyczepy, a w środku są dziury, nie? No i w ogóle mogę se, że tak powiem, przeskakiwać przez nie. No, ale życie, nie? Nie można dobra, mieć wszystkiego. Dobra, udało się. Za pierwszym podejściem całą naczepę rozładowałem. Żartowałem. No, też tak myślę. To by było raczej, Alan, niemożliwe. Gdzie? Pada zmieniłem. Zaczęło reagować. Coś nie tak z jednym padem mam. Za mało go tłuczesz o stół. No, a ten jeden to już tylko do tego się nadaje. Buddy, jedź teraz od tyłu i popchnij to wszystko do przodu, bo to... Tak, widzę właśnie. Dobra, na stacji mają hot dogi? Nie mają. Ale i tak sprawdza. Dopchnąłeś? Tak. Hot doga już zjadłem. Nie ma hot doga, dawaj tutaj, kurde, czasu nie ma. Zobacz ile to jeszcze drzewa jest do załadowania. No jeszcze, już. Jeszcze wióry trzeba sprzedać, chłopie. Nie ma czasu. Tu trzeba ostro zapitalać. Leży przy sklepie. Znowu? Żartowałem. Jakbyś się położył teraz, no to normalnie, wiesz co? To byłbym, biłbym ci brawo. O, super, brawo sam sobie. Ale wszystkie koszty, które by pokrywasz za zniszczenia, ty z własnej kieszeni. Czyli nie dość, że nie zarobisz nic, to jeszcze, kurde, będziesz musiał oddać kasę. Ha, 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 ha. Patrzcie, co Buddy robi. Kurde, było tak pięknie poukładane, nie? Ale śpiewa, to znaczy coś tam psuje. Nie, znowu z przyczepy nie mogę tego się zrzucić. Czego nie możesz zrzucić? Czego ty znowu, Alanku, nie możesz zrzucić? No wciskam X-a i on nie może tego. Bo może jesteś nie na przyczepie, tylko jesteś na kontenerze, dlatego musisz sprawdzić, czy jesteś na pewno na przyczepie, a nie na kontenerze. A, dobra. No bo tam masz... Ale nie, to ciężarówka. No to na ciężarówce to samo możesz X-em zrzucić. Musisz móc. Przechodzę na przyczepę i przechodzi mi od razu na ciężarówkę. To masz coś zepsutego z padem. Bo... Nie, na klawiaturze teraz operuję. No to jak ci przechodzi? No to raz wciskasz G i ci przechodzi o jedno, a nie o tak. trzy. Na G jestem teraz na ciężarówce. No drugie i... G jestem na, przyczep, na... kontenerze. No, tak. Trzecie G. Trzecie G jestem... Na przyczepie. Alan, tam masz jak masz w prawym dolnym rogu, masz podświetlone, na którym narzędziu tak, jesteś. Tak, ja wiem, widzę, dobra. Ile jeszcze? Jeszcze ze dwie wejdą, cztery nawet. Mówisz cztery? Cztery dobra, śmiało. Dobra, pierwszy kontener rzucić. Masz. No to zestaw jeden i zestaw drugi. Obydwa? Tak. I wracaj na pusto tutaj. Bo zabierzesz wióry tym razem. I też pojedziesz do tartaku i też sprzedasz. Zaraz zobaczymy w jakie wióry w ogóle suwnicą? W cenie są. Wióry suwnicą? No możesz. Możesz. Chciałbym to zobaczyć. Jestem ciekaw ile czasu by ci to zajęło, żeby z suwnicą zdjąć te... Wióry? No. Taki challenge? Challenge właśnie, nie? Po jednym wiórku.
No my byśmy bardziej tutaj, kurde, nie wiem, wyhodowali milion krów, milion świniaków, a Alan dalej by jeździł na suwnicy. Wcale bym się nie zdziwił. Dorobiłby do emerytury. Ale ten ciągnik jest za lekki, bo ten odważnik. I to opuść go na dół. On wisi w powietrzu. Czemu nie mogę odczepić, kurde, z ciężarówki kontenera? Ku, bo musisz przejść na kontener, żeby odczepić go. No mam i świeci się czerwony znaczek, a mam go opuszczonego. Zepsułeś. Zepsuł, wstyd i teraz wszyscy pokazują poluszka dla Lana i robią tak jak kiedyś dzieci, trąc palec wskazujący o palec drugiej ręki wskazujący i robiąc wstyd. No, X działa, wciągam go. No to jak wciągasz go X-em, to znaczy, że jesteś na ciężarówce. Na ciężarówce, tak. Wypuszczam go. Jest już na glebie. Je. Przełączam się na ten. No i ku. I świeci mi się czerwono. Starczy już, Jerry, nie? No, zapnij dwa pasy tylko, nie? No tylko, no więcej nie zapinam. Alan, co ty? Ja zaraz tam poczekaj, ja zaraz tam do ciebie przyjadę. No weź, nie, no przetabuj się, no. Za chwilę będę tam u ciebie. Uno momento. No co? No i odjeżdżasz, no o co ci chodzi? No ja nie mogę, mi się świeciło czerwone, ty. Ty, ale ty to też zawsze postawisz te przyczepki tak, kurde, na środku drogi, jakbyś nie mógł z tamtej strony wjechać na parking. Zablokuję całą, kurde, drogę. Masz, jedź. Jedź z powrotem po kontenery. A ja tu zrobię sprzedaj. Tylko ciekawe, jeden się sprzedał za 7000. I drugi się sprzeda za 7000, czyli już mamy 563 tysiące. Madi, jak sprzedasz drzewo, to będzie około... Ponad 600. Około, nie, bo tym za 20 tysięcy sprzedasz, tak? To będzie za jakieś 580. Z 580, to chyba, kurde, braknie nam jeszcze. Coś tak czuję. Że tu chyba jeszcze braknie. Zawsze Tatrę możesz mógł sprzedać jeszcze. Nie, Tatr nie sprzedaje. A jeszcze będę musiał na pewno kupić ze dwa kontenery na BLE. Kurde, to może być ciężko osiągnąć taki. Chyba, że jakieś ceny może dobre, na coś dobrego dadzą. Lada dzień. Poniedzieli. Właśnie lifa. Wszystko spada oprócz soi. Soję mam po 1800. Może, kurde, trzeba byłoby ją opchnąć też. Mam 67 tysięcy, nie? A jeszcze kredyt możesz wziąć, nie? Kredyt? A gdzie te konto? Przecież kredyt ci się zwróci, zobacz, wiatrak dasz. No w ciągu tak, tylko... spłacisz 25 tysięcy, tak? W ciągu doby będziesz miał 24 tysiące, tak? No dobra, załóżmy, że wezmę maksymalny kredyt. Czekaj. Wezmę kredyt 300 tysięcy, to mam łącznie 860 tysięcy, nie? No. Alan z drugiej strony jest podpięcie. Jury niech sprzeda za 50. Właśnie, jaka jest cena wiórów ty? Gdzie to są świnie, to nie. Gdzie są ceny? Tu wióry po 351 za 1000 litrów bida. Ty, no ale trzeba byłoby chyba coś opchnąć, może, kurde. Może postawimy ten wiatrak.
coś trzeba byłoby sprzedać. Czekaj, tu by było raz, dwa, trzy ciągniki. Ej, trudno, JCB-ka sprzedam. Zaraz zrobimy, kurde, szachermacher. JCB-ka sprzedam. Tylko jedź do sklepu, to chociaż dostaniesz te 25%, jeszcze więcej, nie? No. Czekaj, JCB-ka sprzedam. Przyczepę też to sprzedam, bo ja będę miał dwa kontenery. To nie, kurde, chociaż w sumie bym przyczepę został. Nie, dobra, sprzedam. Czekaj, odważnik żółty też chyba sprzedam. Czy mi będzie potrzebny do tamtego 800 konnego? W sumie mógłbym tu drugą przyczepę sprzedać. Nie, dobra, robimy wyprzedaż, wielką wyprzedaż maszyn. Tak się zastanawiam, kurde. Czy te belarki i tamte inne rzeczy nie posprzedawać też, nie? Kosiarki na pewno zostawię, ale te belarki... Wiesz, postawisz wiatrak i zaraz ci się zwróci, nie? O, czekaj, jajca są, jajca są, jajca są, jajca są, jajca są. Hopsasa, dawaj jajko. Hopsasa, hopsasa. Już mam 300, miałem 380 jajek. A podobno jedno jajko jest warte 8 euro, nie? Tylko, że... Bio. Nie, bo jest bio. Tylko, że na multi nie można sprzedać jajek. Dobra, mamy 800... Ty, a ty sprzedałeś właśnie teraz drzewo. To mam prawie 900 tysięcy, nie? Mhm. Jadę po wióry. Znaczy, no, z wiórami. Jedź z wiórami, sprzedawaj wióry. Zrobimy małe wyprzedaże. Może teraz się nie wypie... zepsuje. Kurde, trochę szkoda mi tego JCB-ka sprzedawać, bo on taki fajny, szybki, ale z drugiej strony... No wiatrak ci przyniesie zysk. No, z drugiej strony on jest najsłabszy. Przeliczałem sobie, wiatrak się zwróci po 27 chyba dniach. Nie, po 17 dniach. No, po 17 dniach gry się zwraca wiatrak w 100%. O, ktoś mnie subuje. A później sam profit. A później sam profit, tak, no. Tylko, że wiesz co, tak naprawdę, kurde, myślałem sobie wcześniej, że za wełnę kupię sobie owce, nie? Że wełna miała wszystkie pieniądze, które miały być sprzedane za wełnę, miały iść na rozwój owiec. No, ale z drugiej strony, patrząc, że tak powiem, na rozwój, jak postawię jeden wiatrak, to mi się po 17 dniach zwróci i będę miał dużo owiec, chyba. Bo tak, sprzętów trochę mam. Na razie nie planuję jakiegoś zakupu większego sprzętu. O, Buddy pojedzie. Buddy jedzie, ty, czekaj, gdzie tu jest Titak? Titi. A tu jest zakaz wjazdu, nie można tędy wjeżdżać, ale nikt tego oczywiście nie widział. Ja też nie widziałem, bo miałem zamknięte oczy. Dobra. A po dobrzej wykonanej robocie idziemy z szafunciem na piwo. A jak będzie, oczywiście, że jak będzie, jak będą grube hajsy, to jak najbardziej. Jak postawimy wiatrak, będzie trzeba opić. Kurde, ten JCB warty tylko 27 tysięcy, jaka lipa. Ale kaszana. Dobra, mam 970 tysięcy. Co by tu jeszcze można było opchnąć? Kombajna. Kombajna? Nie. Kombajna nie mogę, bo nie będę miał czym kosić. Dobra, lecą wiórki. Pożyczkę weź. No wziąłem już, to jest pożyczka, jest wziąłeś. Wszystko. No. No czekaj, lecą wióry, to będzie zaraz. Zobaczymy, ile Alan tam mi dosypie. Dobra. No ja nie wiem, ile co ty chcesz, żebym dosypał, ale wszystko na farmie zostało. 12 tysięcy. Drugi kontener syp. Wióry były po 300 tam z groszem, nie? 350, to teraz 337. Alan, sypiesz drugie? Tak, już.
O, chyba teraz skoczyła cena po punkt coś tam z rębków, tak? To chyba wióry, tak? Tak. Do elektryk. A za drugie 15 tysięcy, czyli łącznie ile? 27 tysięcy za wióry. Kurde, bidnia. Dobra, Alan, jak masz te kontenery, jedź na farmę. Załaduj mi soję. Do kontenerów? Tak, załaduj mi soję do kontenerów, no. I jedź mi na pociąg koło pola numer 11. Ty, brakuje jeszcze 200 tysięcy. Tylko, nie? Na pociąg? Na pociąg, tak. Aż co, tylko. Na bazę przeładowawczą, czy co? Tak, na bazę koło pola numer 11. Aj, no kurde, jak nic będzie ten wiatrak dzisiaj stał. Chyba, że właśnie pociągiem coś wywieziemy. No to właśnie o tym mówię. Jedź na razie soję mi, tylko soję mi załaduj. Nic innego na razie. Na razie mi tylko soję załaduj. Dobra. A jak załadujesz soję i wysypiesz, to wrócisz się... Wrócisz się i co mi załadujesz? Ty jest 1400, słonecznik. Tylko, że cena spada najgorzej, ale dobra, może wzrośnie. Później co jeszcze jest dobrego? Mamy jęczmienia 640. W sumie jęczmienia też można załadować, nie? Kurde, bo widzisz, niepotrzebnie sprzedałem tę przyczepkę. Trzeba było ją zawieźć, przewieźć najpierw raz, a później ją sprzedać. No ale dobra. Ty, ale tak szczerze mówiąc, z tego drzewa to tu bardziej, kurde, będzie chyba ze 3 te, nie? Gdzie? Więcej będzie tych ładunków. 50 tysięcy będziesz miał z drzewa, mniej więcej. Ile? 50? A, dwie przyczepy. No zaciśnisz się, czy nie bardzo? Co jest zaciśnięte? To musisz podnieść do góry. Kurde, myślałem, że znowu dwie wezmę. Ej, nie. Te fajne są te chwytaki, tylko żeby mogłem więcej chociaż wziąć, nie? Ale to nie jest wina chwytaków, tylko to jest wina w grze. W grze chwytaków. Bo na singlu chwycisz. Tak, ale widziałeś, jak te na singlu wyglądają, że nie zamykają się do końca, nie dociskają tego drzewa do... Czym się ładowało? Jęczmień, rzepak, słonecznik. Co ja miałem? Soję, tak? No. Soję mi załaduj. Wadi, co ty robisz, że tak się ciebie zapytam? Zawiesiła mi się kłoda. No to teraz na pewno ją poprawisz. Oż ty w mordę. No weź to, złap, podnieś do góry i wyjedź, nie? Nie, czekaj, to na żółce to będzie. Bawi. O, teraz to mi polepszyłeś, kurde. A miało być tak proste i pięknie. Będzie zaraz. Ty, to ty tej soi, to ty masz od... Ile? Nie, 60... Nie włożysz, bo teraz moje kłoda stoi. 67 tysięcy tylko, Alan. No to tylko. Dobrze, no to jeszcze jeden transport zrobię. No. Czyli wywiozę soję, wrócę po soję. Aha, no. Dobra, nie ma soi. Nawet niepełna przyczepka wyszła. A, no to widzisz, no to wrócisz po jęczmień, czy tam po coś. Jedź to na razie, wysyp tam do tego, do pociągu koło pola, do stacji koło pola numer 11. A zaraz ja tam będę dalej debatował, co z tym fantem zrobić mam. O, się udało, buddy, yeah. Teraz buddy powinien zaśpiewać We are the champion. We are the champion, wiatrak będzie tu dzisiaj stał. O. Przepraszam, może zrobić coś dla muzyki? Nie kalecz jej. Nie wyj. O, masakra. Powinieneś otworzyć nowy zespół w Beztalencie. Człowieku, ale subów ile by było. Mhm. Do obciągnięcia. Złoty guzik od razu z YouTube'a. Złoty guzik. Srebrny.
Diamentowy, czy tam nie, ten największy to jaki on był? Brylant, nie, nie brylantowy. Złoty penis. Nie, tam był ten. Jeden taki no, jest, kto tam. Fiasolec się chwalił. Nie, nie, ja mówię o PewDiePie'u, czy tam on dostał za 50 milionów chyba. Ten taki, jedyny w swoim rodzaju. Bo tylko on chyba osiągnął 50 milionów. Znaczy na tamtą chwilę, jak on dostawał, nie? A teraz to tam nie wiem. Ale był jakiś tam specjalny. Dla niego zrobiony. Z czego 80% wykupi sobie subów? A tego to już nie wiem. Nie, ale to jest amerykański, wiesz, youtuber, więc... A to możliwe, no. Mógł mieć, nie? Mieć. Powiem wam, wysypywanie tego z włączoną przyczepką, z podłączoną, to slipa. Podłączoną mówisz? Tak. Podnosi... Klapę? Nie, podnosi... Jak wyrzucasz się z ciężarówki, to porzuca przyczepką, haczy. Powiem tak, Mafia Solec to też ma swoje za uszami. A niech se mają, buddy. Co to kogo obchodzi? No... Że tak powiem. Trzeba być uczciwym według siebie i tyle. Ty no, ja nie wierzę w to, że jak ktoś rzuca filmy o 13, a 15 po 13 ma 80 tysięcy wyświetleń. No. Nie wiem, nie wnikam w to. Ja wiem, że ja robię to, co robię i robię zgodnie ze swoim sumieniem, a reszta to generalnie mnie nie obchodzi. Nie, no ja rozumiem wszystko, nie, ale... Można wszystko zrobić. Ale najważniejsze jest żyć zgodnie sam ze sobą. To co mam zrzucać? A już jesteś na farmie? Tak. To ja zero. To jęczmienia, Alan. To jęczmienia, no. Mam 998181. A i tu buddy wyjdzie więcej niż dwie przyczepki, a tu widzę, że z tego wyjdzie przynajmniej trzy. To jest takie, że tak powiem, minimum. Jeszcze te cienkie. No ale z tych cienkich nie będziesz miał takiego profitu, nie? No nie, no ale... Bo to chodzi, że tylko za grube w sumie dostajesz większy... Nie, no dobrze, no się zgadza, no ale zobacz, tu już jest prawie cała przyczepka. A jak załadujemy całą przyczepkę, trzeba policzyć, ile będzie tych bali na tej przyczepie. Tu masz jeszcze cienkie, o. I policzymy, ile tutaj bali leży położonych, to będziemy mieli taki prowizoryczny zarys, ile jeszcze będzie tego, nie? No ja liczę, że 70 tysięcy jeszcze będziesz. Musisz? Czekaj, ja to zrobimy szybko. Szybkie akcje. Alan, sypałeś już coś pszenicy, czy nie? Pszenicy... Nie, nie, nie pszenicy. Teraz z jęczmieniem jadę. 12 wieziesz. Ej, soi, mam 180 tysięcy, panie. Buddy, mnie tam nie ma w ciągniku, jakbyś tam chciał się przestawić, czy coś tam, to musisz wziąć tego czarnego, nie? Bo ja się, że tak powiem, ewakuowałem, nie? Wsiądź do pociągu. Byle jakiego. Nie dbać o bagaż. Nie dbać o bilet. Chyba jakoś tak to leciało. Ty. Kamyk coś tam, nie wiem jaki. Zielony. Co by tu jeszcze opchnąć?
Aj, nie zabrałeś tej jęczmienia. Nie zabrałeś, bo to stało 10 tysięcy, a było 100 tysięcy. Ty. Będzie stał wiatrak jak nic, ty. Będzie stał jak nic. Kurde, czekałem na tutaj, widzisz, na lepsze czasy, aż wyjdzie ten zapotrzebowanie. Ale chyba nie wyjdzie zapotrzebowanie. A jedyne zapotrzebowanie, jakie jest, to jest, kurde, wiatrak. Dla mnie. Co dalej przywieźć? Tam chyba jeszcze jęczmienia zostało. No 10 tysięcy zostało jęczmienia. No to możesz przywieźć. Haha. No co przywieźć pszenicę? Przywieźć pszenicy na przykład. No pszenicy przywieźć mi jeszcze. Ja co jeszcze buraka mam 84 tysiące. Ha, 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 ha. Ej, będzie stał jak nic, kurde, wiatrak dzisiaj. Kurde. 1 200 000, 25 kWh, tak? Nie, 25 kW na godzinę. Mówisz, co mam przywieźć? Pszenica. Będzie jak nic. Siotka. Elegancko 90 tysięcy. Ja się ładuje. O, paw, ten to mnie kurde w pole wystawił, no. Badi, jedziesz tam z tym drzewem? Hmm? Czy jeszcze ładujesz? Załaduj jeszcze dwie, 14 weszło na razie. 14 mówisz? Okidoki, to jadę. Pszenicy mamy zero. No 66 tysięcy powinieneś tam wpakować. A tu wyjdzie więcej jak dwie, Badi. To moja jest 15, tak? No nie wydaje. Ale to może i faktycznie tylko dwie przyczepy, ale nie z tymi cienkimi. 15, dobra, 16 dajmy. 16, tak, a tu masz tak o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 grubych. No, no to akurat wyjdzie jedna cała. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. No tych cienkich to nie licz na sztukę. No i 42 sztuki, bo tam jeszcze dwie kłody jakieś leżą. Nie, nie, tamte te z suchego drzewa to nie, to zostaje. O, leżę teraz dał ciała. To suche drzewo to zostaje, bo ja ich nie będę ciął na razie. Ja jeszcze sobie tutaj powynajduję, bo na tej mapie jeszcze jest pełno takiego suchego drzewa. I te suche drzewo sobie przerobię na deski, kurde, i może postawię sobie jakąś stodołę z tego. O, to jest dobre, wysuszone drzewo, elegancko. No co, jeszcze wejdzie? Czyli... Nie. Jak ty na tej mapie chcesz to przerobić na deski? A, kurde, ma się te uprawnienia stolarskie.
Wszystko, panie Janie, w swoim czasie odpowiednim. Tylko muszę najpierw zebrać całe te suche drzewo, żeby zobaczyć, czy mi starczy desek. I dlatego te suche drzewa na razie będą odkładane na boczek. A przyjdzie odpowiedni taki dzień, że się to przerobi na deseczki i się postawi stodółki. No dobra, moi drodzy, my sobie będziemy tutaj jeszcze jeździć, załadowywać to wszystko, sprzedawać to wszystko. Więc nie będziemy was tu teraz, że tak powiem, przynudzać, bo patrzycie ciągle na to samo w kółko, co my robimy. Więc my sobie tutaj poza odcinkiem sprzedamy dalej te drzewka i tak dalej. I dopiero jak sprzedamy całe drzewka, to będziemy stawiać wiatrak, jeżeli na to pozwolą oczywiście fundusze. Ale jeżeli się tak stanie, moi drodzy, to zobaczycie to już w kolejnym odcinku. Dokładnie, odcineczku. A więc na dzień dzisiejszy, moi drodzy, życzę wam miłego odpoczynku, bezpiecznej zabawy nad wodą. No i co? I bawcie się dobrze i korzystajcie ze słońca. Z mojej strony to wszystko. Chłopaki, macie coś do powiedzenia na sam koniec? Tak, wesołych świąt. Alleluja, alleluja, alleluja. Nad morzem możecie zawsze pośpiewać kolędy. No to co? To trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Do zobaczenia. Hej, hej. Czołgiem, siemanko.